W poprzednim filmiku pokazałam Ci przykłady izotopów podlegających rozpadowi promieniotwórczemu, czyli zamieniających się z jednego pierwiastka w drugi i uwalniających przy tym różne cząstki, ale nie dałam odpowiedzi na pytanie, które być może Cię teraz po tym pierwszym filmiku nurtuje, mianowicie kiedy właściwie i dlaczego jądro atomu, w cudzysłowie, decyduje się na rozpad. Zanim spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, powiedzmy sobie, że mamy całą chmarę atomów. Są to atomy niestabilne, podlegające jednemu z możliwych rozpadów promieniotwórczych, takich, w których atom jednego pierwiastka zamienia się w atom drugiego pierwiastka, czyli podlegających rozpadowi albo alfa, albo beta, albo emisji pozytronowej. No i tutaj oczywiście na rysunku tego nie narysuję, ale umówmy się, że jest to próbka taka makroskopowa, powiedzmy coś rzędu 1 grama. Tak, taka kosteczka o masie 1 grama, malutka, jak kostka cukru, czy mniejsza, zawiera ogromne ilości, miliardy, miliardów atomów. Jak pamiętamy, na przykład 12 gramów węgla C12 to jest 1 mol atomów, czyli około 6 razy 10 do 23 atomów. Gigantyczna liczba, więc powiedzmy 1 gram będzie zawierał 12 razy mniej, czyli 6 przez 12 to jest 1/2. 1/2 razy 10 do 23, 0,5 razy 10 do 23 to mamy 5 razy 10 do 22, też jest to wciąż niewyobrażalna liczba. Mówmy się, że tej wielkości próbki nas będą interesowały. I pamiętając o tym, wróćmy teraz do naszego pytania. Skąd wiemy, kiedy dany atom się rozpadnie? Otóż nie wiemy. To, co wiemy, to to, że każdy z atomów ma pewne prawdopodobieństwo rozpadu w danej chwili. Dla danego izotopu jest po prostu określone prawdopodobieństwo tego, że dany atom rozpadnie się w ciągu najbliższej czy sekundy, godziny, tygodnia czy roku. I może zaistnieć taka sytuacja, że na przykład po sekundzie od rozpoczęcia obserwacji takiej jednorodnej próbki promieniotwórczego izotopu rozpadnie się jeden atom, na przykład ten. Potem na przykład przez 3 minuty nic się nie będzie działo i po 3 minutach w ciągu sekundy rozpadną się na przykład dwa, ten i ten, no i tak dalej. Potem przez 5 minut znowu na przykład nic się nie dzieje i nagle rozpada się powiedzmy ten, ten i ten, no i tak dalej. Wszystko jest losowe, określone przez prawdopodobieństwo rozpadu atomu w jednostce czasu. I teraz znając dokładnie konfigurację protonów i neutronów w jądrze, dobrze rozumiejąc oddziaływania między nukleonami, zdołamy może nieco dokładniej obliczyć to prawdopodobieństwo i takimi obliczeniami zajmują się fizycy jądrowi, fizycy teoretyczni, ale jądro atomowe podlega regułom mechaniki kwantowej, zgodnie z którą nic nie wiemy na pewno, mamy jedynie prawdopodobieństwo tego, że coś się wydarzy lub nie. I patrząc na pojedynczy atom, nawet znając bardzo dokładnie prawdopodobieństwo jego rozpadu, powiedzmy w ciągu sekundy, nie możemy w ogóle nic przewidzieć, bo po prostu w dowolnej chwili może on się rozpaść i tyle. Ale jak już powiedziałam przed chwilą, w chemii interesują nas makroskopowe próbki liczące miliardy, miliardów atomów i tu wiedza o prawdopodobieństwie rozpadu staje się znacznie bardziej przydatna. A dlaczego? Dlatego, że w przypadku takiej gigantycznej próbki działa prawo wielkich liczb, które w praktyce przekłada się na to, że jeśli na przykład prawdopodobieństwo rozpadu naszego pierwiastka w ciągu jednej sekundy wynosi 1 miliardową, czyli 10 do minus 9, tak, to z takiej próbki, która w chwili zero była czysta, składała się jedynie z tych oznaczonych na niebiesko promieniotwórczych atomów, po jednej sekundzie 1 miliardowa wszystkich atomów się rozpadnie. Tak, po 2 sekundach rozpadnie się znowu 1 miliardowa tych pozostałych, które się nie rozpadły wcześniej. I tak dalej. Czas mija i stopniowo atomy się rozpadają w tempie określonym przez to prawdopodobieństwo. Już trochę lepiej rozumiemy, w jaki sposób w przypadku makroskopowej próbki wygląda rozpad promieniotwórczy, ale wprowadźmy sobie znacznie wygodniejsze od tego prawdopodobieństwa pojęcie, mianowicie pojęcie czasu połowicznego rozpadu. Czas połowicznego rozpadu, podobnie jak prawdopodobieństwo rozpadu w jednostce czasu, jest jedną z własności danego izotopu i jest wielkością dużo wygodniejszą do praktycznych obliczeń niż takie prawdopodobieństwo. Zaraz zobaczymy to, nabierzemy intuicji na podstawie przykładu. I naszym przykładem będzie rozpad izotopu węgla C14. Izotop węgla C14 rozpada się na azot i
I tutaj, tak jak pamiętasz być może z poprzedniego filmiku, jak rozważaliśmy sobie takie przykłady właśnie rozpadów promieniotwórczych i zgadywaliśmy, jaki będzie tutaj produkt tego rozpadu. Teraz możemy sobie powtórzyć jeszcze to ćwiczenie. Mianowicie widzimy tutaj, że suma liczb protonów i neutronów się nie zmieniła, liczba masowa pozostaje taka sama, natomiast liczba protonów wzrosła o 1, więc żeby ładunek był zachowany, musiała zostać wyemitowana cząstka o ładunku ujemnym, czyli zgadujemy, że wyemitowana została cząstka beta, czyli innymi słowy po prostu elektron. Ładunek ma minus 1, a masę ma w porównaniu z tą masą, w porównaniu z masą jądra, równą 0. Jest to pewne przybliżenie, ale nie jest ono takie złe. A poza tym to 0 pisane tutaj jest to po prostu pewna taka notacja, po prostu spójna z tym oznaczeniem. I teraz naukowcy, którzy zajmowali się tym izotopem węgla C14, badali go, odkryli, że dla niego czas połowicznego rozpadu wynosi dla tego izotopu węgla C14 5740 lat. Dobrze, i spróbujmy zrozumieć, co to znaczy. Okres połowicznego rozpadu. Załóżmy, że mamy próbkę węgla C14, 10 gramów węgla C14. Jest to, załóżmy, czysta próbka tego izotopu. Nie ma tu innych atomów, tylko takie w chwili 0. I powiedzmy, że czekamy teraz 5740 lat, że my już nie doczekamy, ale nasi potomkowie patrzą na tą samą próbkę i widzą, że połowa wszystkich atomów przekształciła się w azot. Takie rysunki można czasem spotkać w niektórych książkach czy na lekcjach chemii czy fizyki. I od razu rodzi się pytanie, a skąd te atomy wiedzą, w której się znajdują połowie i czy mają się rozpaść czy nie? Otóż nie wiedzą i ten rysunek tak naprawdę jest błędny. To wcale nie wygląda tak, tylko rozpady atomów następują losowo w różnych punktach. Są rozsiane po całej próbce, może gdzieś tutaj jest gęstsze skupisko tych atomów azotu, tutaj jest jakieś rzadsze. Ale po tym okresie połowicznego rozpadu w sposób zupełnie losowy, a nie tak jak zostało to narysowane tutaj, ale rozpadnie się dokładnie połowa wszystkich atomów z próbki. Czyli pozostanie nam 5 gramów węgla C14 i 5 gramów azotu. Na chwili mówię 5740 lat. Dobrze, a co się stanie, jeśli poczekamy kolejnych 5740 lat? Znowu, każdy pojedynczy atom, który pozostał przy życiu, ma prawdopodobieństwo 1/2, że się rozpadnie w ciągu tego czasu. A jak popatrzymy na taką makroskopową próbkę, to zobaczymy, że z tych atomów węgla, które pozostały, znowu rozpadła się w tym czasie połowa. Tak, czyli pozostało, z tych rozpadła się połowa, czyli zostało 2,5 g węgla C14 i 7,5 g azotu. Czyli podsumowując, jeśli w chwili 0 było jakieś x atomów promieniotwórczych, to w chwili równej czasowi połowicznego rozpadu pozostanie ich przy życiu dokładnie połowa x. Jeśli minie kolejny okres połowicznego rozpadu, to z tych, które pozostały, znowu rozpadnie się połowa, czyli nam zostanie 0,25x, tak, 1/2, ta 1/2 razy 1/2 i tak dalej. A co jeśli będziemy patrzeć na pojedynczy atom węgla C14, narysujmy go sobie. Chciałam narysować wiernie, ale narysuję absolutnie nie w skali. Tutaj 6 elektronów. I co? Patrzymy na pojedynczy taki atom i pytamy, co się stanie po jednej sekundzie? Nie wiem. Ale prawdopodobnie nic. Prawdopodobnie po jednej sekundzie będzie to wciąż atom węgla C14, chociaż jest szansa, jest prawdopodobieństwo malutkie, że już po tej jednej sekundzie ten atom ulegnie rozpadowi beta i zamieni się w atom azotu i wyemituje elektron. Dobrze, a co będzie po miliardzie lat? Też nie wiem, ale prawdopodobnie będzie to już nie atom węgla C14, tylko atom azotu. Tutaj któryś, na przykład ten neutron zamieni się w proton i wyemitowany zostanie
elektron, ale również jest malusieńka szansa, że jednak akurat ten atom będzie takim ultrastabilnym ewenementem i nawet po miliardzie lat wciąż będzie to atom węgla C14. A takim szczególnym czasem jest właśnie czas połowicznego rozpadu, bo jeśli zapytamy, co będzie po dokładnie 5740 latach, no po tym czasie, tak po upływie okresu połowicznego rozpadu, możemy powiedzieć tyle, że znowu nie wiemy, co się stanie po tym czasie, ale jest prawdopodobieństwo dokładnie 1/2, że będzie to atom azotu i prawdopodobieństwo 1/2, że będzie to wciąż węgiel C14. Mam nadzieję, że widzisz teraz, że patrzenie na pojedynczy atom nie niesie ze sobą zbyt cennej informacji. Natomiast cenną informację niesie, czy może z sobą nieść obserwacja dużej próbki. Zobaczmy to na jeszcze jednym przykładzie. Otóż powiedzmy, że mamy pierwiastek promieniotwórczy, nazwijmy go X. Jego czas połowicznego rozpadu, niech to będą 2 lata. No i nasza próbka ma masę 80 gramów. Taki przykład trochę może rodem z filmu science fiction będzie, ale powiedzmy, że pozostawiamy tą próbkę promieniotwórczą i udajemy się w podróż w przyszłość maszyną czasu, którą zbudowaliśmy. I po tym, jak wysiedliśmy z naszej maszyny, widzimy, że naszego promieniotwórczego pierwiastka w próbce zostało tylko 10 gramów. Ale ponieważ nasza maszyna czasu jest tylko prototypem, jest może troszeczkę jeszcze źle wykalibrowana, to no nie wiemy dokładnie, o ile się przenieśliśmy i na podstawie tej informacji, którą niesie z sobą nasza promieniotwórcza próbka, chcemy się dowiedzieć, o ile się przenieśliśmy. Jak można się tego dowiedzieć? Otóż, jeśli w chwili, którą oznaczymy przez 0, mieliśmy 80 gramów naszego promieniotwórczego pierwiastka, to po 2 latach będzie go już tylko 40 gramów, ponieważ jest to okres połowicznego rozpadu. Z definicji tego właśnie tego pojęcia mamy, że połowa tego, co było, się rozpadnie. Dobrze, po kolejnych 2 latach, czyli w sumie po 4 latach od początku liczenia czasu, znowu połowa tego, co zostało, się rozpadnie, czyli zostanie nam tylko 20 gramów. I po kolejnych 2 latach, czyli w sumie po 6, znów połowa tego, co było, rozpadnie się, czyli pozostanie 10 gramów, tak? Czyli tyle, ile zastaliśmy po wyjściu z naszej maszyny czasu, stąd wiemy, że przenieśliśmy się dokładnie o 6 lat do przodu. Że tego typu obliczenia w przypadku, gdy czas jest liczony w jednostkach tego połowicznego rozpadu, są łatwe, ale w kolejnych filmikach nauczymy się liczyć, ile atomów się rozpadnie po dowolnym czasie. Nawet jeśli czas połowicznego rozpadu wynosi 2 lata, to my będziemy umieli policzyć, ile atomów się rozpadnie po roku, po miesiącu, po tygodniu, po dniu, czy po minucie, czy po sekundzie. Ale o tym powiemy sobie już w kolejnym filmiku.